Witam Was tutaj, cześć Czansnąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem widzimy się ponownie na obok właściwie ronda Romana Dymowskiego i możemy tutaj zaobserwować pewne zmiany, a konkretnie środek ronda trochę zniknął. Nie ma już tam elementów zielonych, które były, jest wszystko rozkopane, ale więcej na ten temat powie jak zawsze niezastąpiony Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy rondzie Romana Dmowskiego. Jak widzicie za mną, rondo zostało całkowicie rozkopane. W miejscu, gdzie była trawa, jest teraz ziemia. Ścieżki rowerowe przy ulicy Widok powoli nabierają kształtów. Na Alejach Jerozolimskich na razie nic się nie dzieje, ale spokojnie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec 2021 roku. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, mniej więcej w ten sposób to wygląda, ale jeszcze wam tutaj trochę poopowiadam, bo to byłby trochę zbyt szybki, gdybyśmy w parę minut opowiedzieli wam jak to wygląda i nie poglądali tego bardziej z bliska, co nie z drona i z innych obserwacji. To tak, najpierw zacznijmy od środka ronda, bo to jest dosyć ciekawe, czegoś takiego nie mieliśmy od dawna, a mianowicie całkowicie jest rozkopane. Trochę się zmieniło to już od czasu w sumie nagrywania tego filmu do momentu, kiedy wy to oglądacie, a mianowicie najważniejsze rzeczy, to tam w niektórych miejscach zaczyna już powstawać powoli ścieżka rowerowa dookoła patelni, ale to tam mało jest, są zmiany, to zobaczycie jakoś w listopadzie, jak będzie kolejny film. Natomiast co jest ważne w tym rejonie, to jest to, że nic nie ma. Żadnych kwietników, które były wcześniej na środku, wszystko zostało rozwalone, wywalone z korzeniami. No i tak wygląda to jak na zobaczonym obrazku. Jest to dosyć ciekawe, bym powiedział. Nie będzie to robione teraz koniczyny tramwajowej tutaj, od razu mówię. To będzie najwcześniej robione podczas przebudowy całkowitej średnicy, kiedy tego ronda tu już nie będzie. Także tak mniej więcej to wygląda. Przejdźmy sobie teraz mniej więcej na osi alei. Na Alei Znaimskich to może później. Najpierw ulicę Marszałkowską bym wam tutaj pokazał, bo na Marszałkowskiej trochę się tam dzieje, w sensie no, najwięcej, tak? Środek rona to wiadomo jest też najciekawszy, ale pomijając te elementy, to pod Dotundą zaczęło się dziać. O tym więcej Sykut jeszcze powie w ciekawostce, ale tam możemy zobaczyć, że już nowy chodnik powstał. Miejsca parkingowe są tam, gdzie wcześniej były taksówki. Znaczy w sumie to nie wiadomo, czy tam taksówki nie wrócą. To jest dobre miejsce dla taksówek, mogłyby tam w sumie wrócić. Pod Rotundą, dobre znane miejsce, to akurat mogłoby tam w sumie pozostać, ale widać już elementy zielone, gdzie będą poustawiane tam, również przy ulicy Widok, gdzie widać bardzo dobrze zarys nowej ścieżki rowerowej, która bezpośrednio będzie obok przejeżdżać i przecinać całą ulicę Marszałkowską, dzięki czemu będzie można spokojnie w końcu górą przejechać rowerem, czy łuto, czy innym pojazdem, którym się można teraz poruszać po ścieżkach rowerowych. Także to jest na wielki plus. Ulica Widok staje się coraz bardziej ulicą rowerową. Aktualnie jest ulicą ślepą, ale no cóż, z okazji tam przebudowy Placu Pięciu Rogów. Przy okazji tak mniej więcej to wygląda tutaj w okolicy Rotundy. No może przejdźmy sobie na drugą stronę, czyli znajdę sobie zdjęcie, bo ja ze zdjęć to wam opowiadam. Po drugiej stronie, tam przy patelni, na razie jest rozbierana mniej więcej stara kostka. No i jeszcze tam nie powstaje nowa ścieżka rowerowa. Powoli jest wszystko rozbierane, tam jest taki trochę większy magazyn, gdzie to jest wszystko składowane. No i powoli to jest w tym miejscu dobrane. Dobrze, przejdźmy na drugą stronę ulicy Marszałkowskiej, czyli po stronie tutaj południowej całego tego skrzyżowania. I tutaj też mamy ponownie ulicę i kolejne przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym. Ulica Nowogrodzka tutaj pokazuje swoje nowe oblicze. Ulica Nowogrodzka to już nie jeden raz mówiłem, ale może powtórzę, jak ktoś jeszcze nie oglądał poprzednich filmów lub po prostu ich nie oglądał, że to będzie przyszłościowo główna ulica rowerowa na tym trakcie, gdyż na Jezanimskich to tam zbytnio nie ma miejsca i nie będzie zbyt szybko, nie pojawi się ścieżka rowerowa i Nowogrodzka będzie główną ulicą rowerową. Zresztą już powoli się staje i bardzo szybko można się dzięki niej przemieszczać, to akurat muszę przyznać. Jak się tamtędy jeździ, to faktycznie człowiek przyspiesza swoją prędkości. No ale tak jak tutaj możecie zobaczyć na załączonym obrazku, mniej więcej powoli to zaczyna powstawać, ścieżki rowerowe są nowe, tylko fragmenty będą na Marszałkowskiej wyremontowane z kostki na asfalt, tylko małe tam elementy.
No ale dobrze, że to jest zmieniane i że tutaj cały ten przejazd rowerowy, który będzie naprawdę odjechany, powstaje. I też widać, że całkowicie, kawałek przystanku został całkowicie rozebrany, bo tam możemy zobaczyć już ziemię i niedługo pewnie będzie wydłużony dalej do tego nowego przejścia dla pieszych, bo część przystanków, w sumie nawet wszystkie chyba, będą trochę przedłużone, a tutaj musi być przedłużony aż na drugą stronę, z tego co kojarzę, chyba tak, aż na drugą stronę skrzyżowania, bo przejazdu przez to na drugą stronę skrzyżowania tego nie będą ciągnęli. No mniej więcej gdzieś w tym ósmym rejonie na przystanku tramwajowym będzie przejście dla pieszych, to już tego aż tak dobrze nie pamiętam. Ale przy okazji tutaj też warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na przykład pod Nowotelem, bo jest tego trochę. A mianowicie, po pierwsze i najważniejsze, co możemy zaobserwować tutaj, to jest to, iż chodnik został w dużej części rozebrany. Dojścia do przejść podziemnych są trochę ograniczone, trochę trudniejsze, no ale no bez przesady. Są pozostawione? Są. Także to jest najważniejsze. Elementy zielone powoli tutaj będą już się pojawiać już niedługo, ale na razie możemy bardzo dobrze zaobserwować tutaj nowy chodnik. Po drugiej stronie możemy zobaczyć obok tego licznika, który tam istnieje, że faktycznie tam już dosyć dużo widać nowego chodnika, to na plus. Fiata przystankowa stoi, gdzie stała. Biletomat stoi, gdzie stał, co nie zmienia faktu, że tam się też dużo dzieje i to dobrze widać, bo tamte rejony to tak, to jest to. To akurat muszę wam faktycznie powiedzieć, czekajcie, aż przybliżę na filmie. Mniej więcej jak to wygląda. Tak, no tutaj mamy już całkowicie nowo zdobyte tą nie wiatę, tylko zatoczkę autobusową. Wiata jest już tam, gdzie stała, pewnie zostanie trochę jeszcze przesunięta. No i tak, tutaj też dobrze to idzie. Tam to jest jeszcze trochę bardziej rozkopane przy Alejach Jerozolimskich, ale o tym za chwilę. Najpierw przejdźmy sobie do Alei Jerozolimskich, ale trochę w innym miejscu, a mianowicie za Patelnią, obok Warszawa Śródmieście, gdzie będzie w tym rejonie przejście dla pieszych. To będzie w rejonie ulicy, to już parę razy bardzo się zawsze, za każdym razem jak czytam to z mapy, to się dziwię, jak ta ulica tak może się nazywać, bo ona jest też w innym miejscu, taka ulica. To jest ulica Poznańska i tutaj możemy zaobserwować, że powoli jest już zrywany stary chodnik. I to dobrze, ten chodnik to tam nie. To się nie wyglądał tak staro, ale jak się go podburzyło i widzimy, jak on wyglądał od dołu, No i w tym rejonie będzie też przejazd rowerowy, tutaj będzie ścieżka rowerowa tam zakręcać w niektórych miejscach, ale tutaj z tego co widzę, to jest akurat stary chodnik, po prostu wymieniony na nowy chodnik w tym rejonie przy przystankach, ale ten etap jeszcze przebudowy wzdłuż na teren na ciągu Jerozolimskich to jeszcze jest przed nami. No i tutaj mniej więcej na Jerozolimskich się dużo nie dzieje, to mogę powiedzieć. Poza tą częścią chodnika, gdzie która została całkowicie wywalona w powietrze, to dużo się nie zmieniło. Czy coś się jeszcze tutaj dzieje w sumie po drugiej stronie Jerozolimskich, to bym zobaczył. Ale z tego co widzę, chyba nie pozwoliłem sobie zrobić zdjęcia tamtych rejonów. Poczekajcie, muszę dolecieć sobie filmem i z tego co widzę, tam nie ma zbyt dużo. No nie, tam się też nic nie dzieje. Natomiast parę rzeczy jeszcze się dzieje na przystankach tramwajowych, o czym mogę powiedzieć tu już na takich zdjęciach bardziej ogólnych. Możecie zaobserwować, że tam gdzie nie ma przystanku, po drugiej stronie przystanków, gdzie jest chodnik pozostawiony, gdzie będą teraz tereny zielone, są to głównie składowiska nowych płyt chodnikowych, krawężników przystankowych i innych bajerów. A przystanki w tych częściach nieużywanych mają już powoli wymieniane nawierzchnie, konkretnie chodnik, na nowy. Także to jest rozbierane i układane ponownie na nowo. I w jednym miejscu też możecie nawet mnie zaobserwować. Także tak mniej więcej wygląda cała ta przebudowa. A na koniec, jak zawsze, musi być niezastąpiony Jakub Sykut z ciekawostką. Być może zastanawialiście się, dlaczego teren pod rotundą nie ma za dużo terenów zielonych, jest tam po prostu sam beton. Mianowicie teren ten należy do Skarbu Państwa i jest tam przez to mało zieleni. Tak sobie wymyślili. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. W sumie się zastanawiam, czy tej ciekawostki kiedyś wam już nie mówiłem, nie w jakimś innym filmie, może niekoniecznie w warszawskich inwestycjach, bo wydaje mi się, że już kiedyś mówiliśmy o tym. No ale dobrze, ważne, że to teraz wiecie. Sprawdzałem to po prostu na niektórych mapach, widać mniej więcej, które tereny do kogo należą i miejcie to na uważności, jakbyście mieli krytykować, że robi zielone centrum, ale to nie. Możecie krytykować, ale chyba za to akurat nie będziecie mieli podtekstów dobrych. I jeszcze tutaj możecie zobaczyć na przelot mniej więcej
na wysokości nowej ścieżki rowerowej, która tutaj będzie powstawać. To są zdjęcia z początku tego miesiąca i tam jeszcze dużo nie było widać. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Teraz kolejne to jutro, jeśli mi się uda, bo w dniu, kiedy to oglądacie, to trochę wcześniej kończę studia, więc będzie pasować mi do zmontowania kolejnego filmu wieczorem. Będzie najprawdopodobniej jutro kolejny film z inwestycji warszawskich i nawet na tym samym ciągu Alei Jezuńskich. A jaki, to zobaczycie pewnie w poście wieczorem, coś tam Wam puszczę. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!